formalne wątpliwości prawne. Czy pan radca prawny chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Ja w pełni tutaj potwierdzam tezę, którą postawił pan radny Smoliński. Doprecyzuję artykuł 32 ust. 4 punkt 2 prawa budowlanego. Właśnie mówi o tym oświadczeniu, które trzeba złożyć, to dla pana radnego Polichańczuka wyjaśnienie w kwestii oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością. Jest kwestia uregulowania stanu prawnego. Jeżeli są współwłaściciele, to wtedy oczywiście trzeba zgody wszystkich współwłaścicieli. To w tej kwestii. Jeżeli jest to... Tak, oczywiście, także... Proszę państwa, ja dokonałem analizy formalno-prawnej pierwotnego tekstu projektu uchwały i z tego miejsca chciałem przeprosić pana przewodniczącego z racji urzędu i mojego przełożonego pana burmistrza za opóźnienie w wydaniu tej opinii. Także ten kark odpowiedzialności biorę na siebie, bo mnie pan burmistrz nie będzie odpowiadał również za wszystkich pracowników i również za moje opóźnienie. Jeszcze raz serdecznie przepraszam. Natomiast odniosłem się w mojej opinii do pierwotnego tekstu tej uchwały. Nie będę jej powielał, natomiast tu chciałbym zaznaczyć, że w tych projektach i w tym drugim projekcie nie ma zapisu dotyczącego opublikowania jako aktu prawa miejscowego. I to jest poważny błąd. W związku z tym moja opinia dotycząca tego projektu uchwały jest negatywna. Natomiast chciałbym państwu zwrócić również uwagę, że uchwały, które są podejmowane, muszą być redagowane według zasad techniki legislacyjnej i moja przedłożona opinia dotyczyła właśnie usystematyzowania tekstu tej uchwały. I tylko tyle mam do powiedzenia w tym względzie. Jeżeli będą jeszcze jakieś